Siemasy, to Tomek, nasz 305 odcinek. Mógłbym mówić ciszej, ale no, nie mógłbym powiedziawszy mówić, bo ze starą gardło, mocno. Ze starą gardło i trochę odczuwam tym bólem, że mam zdzieram sobie gardło. Szczerze, jeżeli patrzyłem, to wyszła 11 generacja i tam to takie wow, dużo wentylowców. O Jezu. Że ja mam MTK, ja lubię jakby bardziej MT, bo jakbym był fanboyem, to miałbym nawet klonę kartę, ja mam NVIDIA kartę. Jakbym patrzył nawet, no to nie wiem, jakoś dla mnie Intel nie powala. Nie powalą w ogóle jakby... No a, dobra, mam troszeczkę tak. Dobra, nie powala mnie jakby... Jak to może powiedzieć? Wydajnością tego, bo... Najnowsza i dziewiątka. 8 rdzeni, a patrząc, że może się cofnąć bez na Ryzena 3 Ryzen ten jak to powiedzieć, Ryzen 9 3900X ma 12 rdzeni i 24 wątki, to takie. Dobra, może i jest silniejszy, bo tam herce inne traktowanie, ale na dobrym chłodzeniu da się podkręcić nawet MDK, więc to nie jest jakby jakimś trafem ciężkie do zrobienia. To jest po prostu, masz dobre chodzenie, to już jesteś królem, bo wiesz, że możesz sobie podkręcić takie procesy, no to takie, no nie wiem, nie patrzę na Intela pod względem tego, czy jak mocno będzie chciał gromić, ale patrzę na to, że tak naprawdę zaraz, nie wiem, chyba słyszałem z internetu czy gdzieś, że zaraz mają wychodzić Ryzeny następne, chyba. To ma być Zen 3, czy nie, Zen 3 jest chyba, bo to jest 2 plus, nie pamiętam teraz sobie, jaki jest Zen na najnowszych, ale to chyba 2 plus lub 2 jest, lub jakby nawet 3 było, no to Zen 4 ma też wychodzić i chyba Zen 5, to tak naprawdę, gdzie to ma taki podjazd, gdzie powiedzmy Intel, dobra, wypuszcza za wcześnie te, ale powiedzmy AMD sobie wypuści jeszcze szybciej, powiedzmy Ryzeny, te Ryzeny będą możliwe, bo dwie razy zadaniowość będą możliwe więcej dawały radę, jak będą traktowane na inne traktowanie procesora, tak naprawdę. Traktowanie procesora lub rdzeni po prostu tak zwanych, a jesteś tak zarą gardło, że ja seriously. Na wykresach nawet jest fatalnie pod względem tego, jak jest głośność. Będzie pewnie typowo podgłośniane. Audio u mnie, bo zdaram mocno gardło chyba i nie mam teraz problemy z gardłem, ale no, myślę, że jakoś dam radę dograć ten odcinek. Jak nas po prostu nie dogram, no to cóż, niestety, ale dobrze, że chociaż nagram, mam to 80 odcinków, coś w stylu, bo nie wiedziałem, że taka sytuacja mi się powtórzy. Niedawno, tak naprawdę, że mi po prostu gardło odmawia posłuszeństwa takiego, że żeby nagrywać to i takie, dziwię się. No dobra, więc nie powinno się dziwić, bo dużo nagrywam really odcinków, a podziawszy, mogę powiedzieć szczerze, nawet jak miałbym słuchawki tutaj i tutaj gdzieś miał mikrofon, powiedzmy, to jest jakby względem tego, że kurno, wychodzi mi to poza moją ingerencję, gdzie ja coś chciałem mówić, po to, że po prostu dobra jest auto, zmiana i tyle. I tutaj jest teraz ciszej. Kamerka! Ty, to mi nie ustawi ostrość, zaraz ustawię sobie automatyczny, bo mam automatyczne niby, ale automatyczne really jakby ustawienia tego, no to jest kompletna czasami porażka, powiedzmy, od mikrofonu. Od pana, no po prostu od kamerki. Model Logitech niby kiedyś jeszcze, no nie mogę ustawić dobrze sobie mikrofonu, really. Czekaj, dotknąć włosem dotnę, a ja nie chciałbym, żeby to dotykać włosem, po prostu powiedzmy. Ja nie dotknę, dobra, czyli słuchawki mógłbym na razie mieć już. No, nieźle pod względem tego, co już mówię. Zobaczymy, jak to będzie. Aha, znowu, no nie, gardło. Znowu na chrypę mi się zbiera. Znowu się zaczyna. Czemu by nie? To jest turap.
piąta minuta. Dobrze, na zapasie mam tak jakby nagrane te odcinki, bo jak miałbym mało odcinków nagranych, no to mógłbym się dziwić, że muszę je przezwyciężyć i nagrywać. Tutaj nagrałem już sobie tak powiedzmy na większy zapas odcinkowy, ale nie muszę. Już jakby nie muszę, bo mam trochę zapas, ale żeby nie ponagrywać, no i teraz sobie jakby, jak to powiedzieć, nadużyłem gardło pod tym względem, że już chcę więcej robić rzeczy, więc mam mieć prawo boleć gardło i tak dalej, to wszystko, bo nadużywam, nie powiem, że nie, nadużywam, powiedzmy, ingerencji takiej, że jakby więcej nagrywać odcinków, po prostu, i no, mogę powiedzieć, że trochę nadużywam mocno, tutaj, jest prosto, jak nie, no to ustawiam troszeczkę. No zobaczymy, jak będę się czuł, powiedzmy, kolejnego dnia w wcześniejszym stylu, czy gardło mnie przestanie boleć, jak tak, no to to jest jakaś zwykła chrypa pewnie. Ale jak nie, no to nie będę musiał, nie będę mógł nagrać, bo będzie mnie za bardzo bolało gardło, wtedy to będzie jakby minusem tego, że nie będę mógł nagrywać. No i będzie wtedy, ups, no już sobie nie ponagrywasz, to fik. I to będzie ten problem, że jak nie będę mógł ponagrywać, no to nie będę mógł sobie większego zapasu zrobić, ale jakbym pewnie doszedł w kierunku tego, że jakby jakiegoś dnia, powiedzmy, nie wiem, a w sumie mógłbym ustawić minimalnie, o, jest w sumie lepiej, dobra, mam ustawienie tak jakby mikrofonu i tego wszystkiego. A mógłby mnie gardło przestać boleć czasami, bo już mnie odczuwam ból, typowo. No w sumie muszę się dzieć, bo teraz mam inne ustawienie mikrofonu, no to takie wszystko. Jeszcze bardziej wymagam od tego, że muszę wymagać od gardła, niestety. Nie inna sprawa, więc no. Będę się śmiał, jak nie będę później nagrywać odcinku, bo mnie boli gardło. Będzie obsnąć, nie ponagrywać już, no to takie będzie, no. Ale w sumie, mówiąc inną rzeczą, no nie, muszę jednak, ja pinkole, niefajnie, czyli niefajnie, czekaj. Ty to nawet nie jest prosto, ta kamerka jest prosto. Co mnie bi? Co mnie uderzyło? Chyba od tlenu pewnie. Uderzyło mnie albo trójzą, którego nie widziałem. Może to i to, dobra. Jakby mógłbym powiedzieć, no. O kurna, po prostu teraz mnie tak zabrał gardło. No czuję, czuję po prostu u siebie, że no jest coś po prostu u mnie źle z tym. Już może jeszcze jakoś przeżyję w tą stronę, że będzie spoko. Mówiąc, jakoś mnie od Intela nie zachęca zakupu, bo jakby nawet zmieniał, no to Intel 11 generacji i dziewiątki starsze miały po 10 rdzeni, a te mają po, powiedzmy po 8, takie, no dobra, ma niby więcej rdzeni, ale to niedużo względem tego, bo wait, dobra, jesteśmy już po przerwie, no. Intel mnie nie powala jakby wydajnością tych procesorów, bo jak to mógłbym powiedzieć tak, żeby nie obrażając, szczerze, jakby można byłoby powiedzieć, że niby ma te 8 rdzeni, no większa taktowalność, ale nie wiem, bo w ogóle rdzeniami, ale powiedzmy, nie wiem. Sami tam widziałem, że niektórzy, że do serwerów są zdjęte za 35 tysięcy, bla bla bla. Ale teraz, szczerze, jakby teraz nawet wyszły płyty serwerowe, powiedzmy na Deadripper, no to zdjęte jakby nie miał, nie wiem, czy zdjęte by nie miał podejścia, powiedzmy, jak jest na socket, powiedzmy taki, powiedzmy Deadrippera i powiedzmy 4 procesorem, no to była mocna różnica, że powiedzmy zdjęte, nie wiem, tam maksymalnie na 2 może, lub nie wiem, czy na 3, czy na 4. Jak to było na 4, no to ile mam? 12 rdzeni? Nie wiem, bo no rdzeni mają w
chyba po 16 czy coś w tym stylu, bo samolotków mają 32. No to przeznaczając to, że powiedzmy to jest taki desktopowy Ryzen. Typowo, że jest po prostu wsadzenia tam, będzie działał jako Ryzen, ale powiedzmy Ryzen to jak to na płytę by się wsadziło, ale powiedzmy jeżeli by się wsadziło jakby, nie wiem, to tak jakby te płyty serwerowe na Threadripery, nie wiem czy są, bo nie widziałem, żeby były, to wsadząc 4 Threadripery 64-wątkowe, 128, nie, 64-rdzeniowe i 128-wątkowe, to jest mocna, wyprzedzająca rzecz, że dobra, procesor sam nie się nie równa, powiedzmy. Ale już licząc to, dwa sokety Threadripper to jest 128 rdzeni, 256 wątków, to takie, a, może tutaj miałem być rambo, to takie, no niby jest więcej tego wszystkiego i tak dalej, ale muszę powiedzieć, posłużyć się tym, że można jakby więcej wymagać od serwera, żeby rzeczy robił, ale nie wiem jak to wygląda względem czas Ryzenów, Intelów. Czy to mogą też takiego zmienić, ale szczerze jak patrzę, no to mogli chociaż się Intel postarać, bo jakby AMD rzuca powiedzmy sobie, no powiedzmy typ tego jak jest procesor, architektura procesora, powiedzmy jest, powiedzmy Ryzen teraz są na 7, jak patrzył się na te najnowsze, no 7 by było chyba pewnie. Teraz tutaj jak patrzę, dobra niby jestem, ale Intel się trzyma tylko 14, nie chcą niżej zejść. Mogą tam zaimplementować, że powiedzmy traktowanie rdzeni już większe, bla bla bla, ale a też po promocji zwiększył, gdzie nie wiem, rdzen ile tam ten ma, 150? Gdzie ja swój będę kupował, no to takie, a nie wiem, nie pamiętam w sumie ile tam ten Ryzen ma. Teraz nie patrzyłem, really. Patrzyłem tylko na rdzenie i to wszystko, no niby może być większe, to ile jest Ryzen, ten co bym kupował, to 4,6 w trybie turbo tak dalej, a tam w trybie turbo chyba 3,9, te 4,9, to takie 300 MHz różnicy, to takie nie, szczerze niedużo, gdzie mogłoby być więcej chociaż, bo tak naprawdę 300 MHz to takie 400 pod granicą, powiedzmy na tym Ryzenie to tyle z tego momencie, bo jakby procesor będzie na 5 GHz, tylko wtedy wymagając od jakby powiedziawszy, wymagając od Ryzena, czy po prostu takiego Ryzena jakiego miałbym, żeby powiedzmy było to takie podkręcone na dobre zegary to wszystko, no to dobre chodzenie to jest podstawa pierwsza, żeby chodzenie wytrzymywało temperaturę jaka będzie generował taki procesor powiedzmy, no to jest to pierwsza sprawa. Druga to jest takie tam pobieranie pewnie będzie większe, ale no szczerze jakbym był fanem AMTK, to bym szczerze nawet od AMTK jakby kadę graficzną. A że ja nie mam Radeonów, tylko ja mam powiedzmy Nvidia, no to mam od Nvidia po prostu, ale jakoś mnie ten Intel nie powala. Really, jak dla mnie no to takie nie, tu nie powala jakoś taką. Mogą zwiększyć, ale nie powala, bo do gier tego wszystkiego. Dobra, właśnie tutaj to tam na luzie, ale jeżeli jeszcze montuję odcinki powiedzmy, ja na tych odcinkach powiedzmy siedzę dłużej, montuję te odcinki i tak dalej, wszystko na YouTube lub będę robił live, no to chacie potrzebuję wielowątkowości procesora niż statyczne rdzenie, powiedzmy, nie wiem, Intela, żeby powiedzmy, dobra, jak to jest fajnie, no to takie dla mnie jest jakoś słabe, really, bo mogę mówić z DT, ale dla mnie mi Intel nie pasuje, bo nawet patrząc na to, jak teraz by się wyszły szybsze, jakby na to, nie wiem,
inne procesory od Andeco, powiedzmy, no to ta zmiana płyty i później, powiedziawszy później, no to jest takie tylko polepszanie, bo nie musisz zmieniać ciągle płyta tutaj, nazwijcie, no następna generacja, sorry, zmieniamy płytę, bo tak, no to takie... Taka, nie wiem, ktoś ma już na... Szczerze? Nie wiem, czy mogę powiedzieć osobom, które mają, powiedzmy, Intel, powiedzmy, 10 generacji, gdzie opłaca się, szczerze? Patrząc, to nie jest jakaś bardzo duża różnica pod kątem wyrodzeniami, coś w stylu. Gears, gdzie musi mieć dobrą płytę i dobry procesor, żeby obsłużyło większe megaherce RAM, to takie jest. Musisz chore wydać na powiedzmy płytę i na procesor, czyli tam chyba 2700 kosztuje ten procesor, gdzie mój Ryzen dokładnie kosztuje 1937 zł lub około 2000, no to takie, nie wiem, gdzie są te pieniądze takie generalne, że tam ma jakieś ulepszenie, bo po prostu Intel coś w tym celu chce sobie wprowadzać, no to niech sobie wprowadza, ale dla mnie, gdzie muszę mieć jeszcze płytę dobrą na Intela, żeby za przeproszeniem mi szybsze pamięć obsłuży. No tutaj mogłem teraz zaprzeczyć, że po co ja lepszym Ryzena, gdzie ja mogłem tam, ale ja chcę wsadzić typowo szybkie ramy, po co 3000, co to jest? To jest takie na początek styknięte. To jest takie, jakby potrzebuję więcej, teraz wymagam od komputera, no to mogą czasem nie wystarczać te moje ramy, no to nie będzie upgrade, tak że mnie to leci od razu wszystko, tak jakby mocniejsze, żeby to mi starczyło na jakiś czas, gdzie nie muszę, powiedzmy, o dobra, wyjdą Ryzeny, powiedzmy, nie wiem, Ryzeny 700. Nie, tam 7000, czy tam, no 7000, bo jak tu jest teraz 5000, to powiedzmy 7000 takiej, dobra, i powiedzmy, ja chcę upgrade na komputery, to powiedzmy na takiego Ryzena 9, 7500 lub 550X, no to takie, niby jest jakby, będzie szybsze, na pewno, to wiem, powiedzmy tego Ryzena, co wtedy bym kupował. Ale ja patrzę na to, żeby mieć na kilka, powiedzmy, nie wiem, generacji. Albo jak powiedziawszy, patrzę na chwilę obecną, żeby mieć na długo komputer, gdzie będę sobie leciał po prostu i to, co wymaga, no to będę w to grał po prostu, a nie wymagając sobie od Intela, że dobra, wymagając bardziej od płyt, czy powiedzmy, ktoś sobie kupi Ryzena 9, a będzie sobie budżetową robił buty, to takie, jeżeli się po prostu nie stać, no to sobie nie kupisz, bo powiedzmy te, co masz ramy, to będą takie już nie nadające się, no to takie, jak dla mnie, ja sobie nie związania w Ryzen, no niestety, bo jeśli patrzę na to, to chwilę, powiedzmy, nie muszę zmieniać jakby soketu, żeby umocnić jakby ten, co chwilę, no to ta płyta ma rok, no to powiedziawszy co chwilę bym powiedział prawie, że, ale względem tego co zmienić, żeby mieć jakby typ C, więcej M2 tego wszystkiego, dzięki łamonico. No ale ty wkurzasz, really. Nie wiem, czy nasz umarła, czy nie. Odsunęła się, wow. Dobra, dostanę dwa razy, uff. Lepsze dwa razy niż wcale. Nie, niedługo odcinek się kończy, no? To takie szybko, strasznie. Tyk, tyk. No, mam jeszcze 8 kobla. Czyli na to. No i pewnie nam się niedługo zakończy odcinek, to tyle będzie. Więc mówiąc szczerze, jeśli myślę, na się teraz dziera gardło, bo już czuję ból. Dla mnie, nie wiem, każdy może inaczej to hejtować. Dla mnie Ryzeny jako tako są fajne, bo wiele zadaniowość, jak też to sobie jakby generować w to, żeby wiele zadaniowość mieć, jakby coś wykonuje jednego, to drugie, żeby to czekało, albo po prostu, jeśli montuję odcinek i mam powiedzmy lekcję, to odpalę i po prostu będzie mi działało. A dla mnie jakby, dla mnie się internet tym nie popisał, szczerze, że tylko
musisz potem mieć za ponad około takich polskich pieniędzy bardzo dużo, żeby po prostu ci wszystko działało i takie, no to takie. No. A my co? Widzimy się na sądziku. Trzymajcie. Hej, hej.